Nazywam się Piotr Wypych, jestem piwowarem w browarze Artezan. Długi czas też byłem piwowarem domowym. Dzisiejszy wykład będzie o higienie, myciu i dezynfekcji sprzętu. Od razu chciałbym zacząć od wypunktowania najważniejszych rzeczy, które chciałbym w wykładzie powiedzieć, dopóki jeszcze macie świeży umysł. Więc po pierwsze, jak wiadomo, infekcje piwa to jest pierwszy i najpoważniejszy problem numer jeden, z jakim się zmagają piwowarzy, i domowi, i profesjonalni. Tego nie trzeba udowadniać, na to pokazuje statystyki i nasza domowa praktyka też. Każdy ma jakąś infekcję, którą wykrył, i dużo więcej tych infekcji, których zapewne nie zauważył nawet. Więc wystarczy, że pozbędziemy się tej wady piwa. Jeszcze na dodatek, powiedzmy, dobrze przefermentujemy piwo i wtedy już od razu to piwo będzie powyżej średniej, że tak powiem, domowej. Głównymi źródłami infekcji w praktyce już domowej to jest sprzęt i zainfekowane gęstwy. Na sprzęt w praktyce domowej trzeba położyć dużo większy nacisk, niż normalnie się kładzie w piwowarstwie, bo robimy bardzo małe ilości tego piwa. I tak mała ilość piwa styka się ze względnie dużą powierzchnią sprzętu, więc nawet jeżeli jest niewiele tych bakterii na tej powierzchni fermentora, no to one wszystkie trafią do piwa i powstanie jego całkiem spore zagęszczenie. Inaczej niż w takich ogromnych fermentorach, gdzie nawet jeżeli tych bakterii jest sporo, no to w przeliczeniu na tą ogromną ilość piwa, która w tym fermentorze jest, to w końcu dadzą całkiem niewielkie zagęszczenie, dlatego w domu musimy dużo bardziej kombinować, dużo bardziej się starać, żeby sprzęt był czysty i zdezynfekowany. Zwykle piwowarzy zdają sobie dobrze sprawę z tego, że sprzęt należy dezynfekować, i zwykle robią to dobrze i dobrymi środkami, ale nie jest takie oczywiste, że sprzęt należy dobrze wymyć. Z tym zwykle są problemy, myje się to byle jak, licząc na to, że dezynfekcja załatwi resztę. Nie do końca tak jest, o czym będę za chwilę mówił. I po czwarte, mycie zwykle dzieli się na dwie fazy, mycie zasadowe i mycie kwaśne. Mycie środkami zasadowymi stosuje się do usuwania zabrudzeń organicznych, no, typu tam właśnie drożdże, chmiele, jakieś osady białkowe, tego typu rzeczy, czyli głównie z czym się stykamy w praktyce piwowarskiej. Mycie kwaśne po pierwsze pomaga wypłukać te resztki po tym myciu zasadowym, bo zwykle zasady się bardzo niechętnie wypłukują ze sprzętu. Po drugie, no, neutralizują resztki tych zasad, a po trzecie mycie kwaśne pozwala usuwać resztki nieorganiczne, zanieczyszczenia nieorganiczne, których wydawałoby się, że nie jest tak wiele w piwowarstwie. Głównie to jest taki kamień kotłowy, kamień piwny tak zwany, który tam się odkłada, no, głównie w sprzęcie, w kotle do gotowania, ale także i w fermentorach. I tak na dłuższą metę szczególnie w komercyjnych browarach, to jeżeli się zaniedba tego mycia kwaśnego, to on głównie tworzy takie zabrudzenie w tych fermentorach, bardzo trudno usuwalne. No, to tyle takiego szybkiego wprowadzenia do mojego wykładu. Teraz bardziej dogłębnie się tym zajmiemy. Więc tak jak już wspominałem, głównie chciałbym położyć nacisk na to, że sprzęt należy dobrze myć. Zaraz po tym jak kończymy pracę, jak przelewamy piwo z fermentora, fermentor należy wymyć. Jakie mamy możliwości? Oczywiście można tam umyć jakoś mechanicznie, ale zwykle wspomagamy się jakimiś środkami chemicznymi.
są takie dwie grupy. Jedne to są takie środki powierzchniowo-czynne, czyli to te wszystkie płyny do mycia naczyń i tak dalej. I to jest całkiem dobry wybór w naszym przypadku. W Przemyśle tego się nie stosuje, bo nie ma takiego dobrego dostępu do wnętrza tych fermentorów i wtedy trzeba stosować agresywną chemię, żeby to jakoś elegancko wypłukać. My jesteśmy w o tyle komfortowej sytuacji, że do naszych fermentorów zwykle da się wszędzie dotrzeć ręką, no i wtedy wystarczy po prostu wziąć jakąś ciepłą wodę, trochę Ludwika, jakąś miękką gąbkę. Miękko, no wiadomo, bo te nasze plastikowe fermentory bardzo łatwo się rysują, a należy uważać, żeby nie powstawały żadne rysy, zmatowienia i szczelinki, mikroszczelinki w nich, bo to jest bardzo niebezpieczne dla sprzętu. Myć należy dotąd, dopóki wizualnie nie ma żadnych śladów po jakichś osadach, chmielinach. Po prostu musi być, na oko musi być czysty jak lustro w środku fermentor. Jeżeli zaniedbamy dobrego umycia i złożymy całą robotę, zrzucimy na środki dezynfekcyjne, no co się może stać? Środki dezynfekcyjne mogą nie dotrzeć do różnych takich złogów bakterii, które chowają się, że tak powiem, pod tymi osadami, w jakichś szczelinkach są pozaklejane tym osadem, który nie został dobrze usunięty. I ten taki środek do niego nie dotrze po prostu i go nie zdezynfekuje. A potem w trakcie fermentacji to się może rozpuścić i te bakterie się uwalniają i robią swoją robotę. Drugie niebezpieczeństwo jest takie, że ten brud w środku fermentora może reagować lokalnie ze środkiem dezynfekcyjnym i go lokalnie neutralizować jego działanie i pomagać w przetrwaniu bakterią. No są takie bakterie, które się otaczają specjalnie takim żelem, który je chroni przed różnymi tam zewnętrznymi środkami, między innymi przed środkami dezynfekcyjnymi. Dobrze, wróćmy do tej chemii, którą mamy. Więc po pierwsze, tak jak powiedziałem, mogą być te środki powierzchniowo-czynne, które w zasadzie nie działają chemicznie, tylko fizycznie. One po prostu zmniejszają napięcie powierzchni wody tak, że ta woda może penetrować każdą szczelinkę i wtedy w ten sposób ładnie możemy wszystko wymyć. Czasem to nie wystarcza. Są tak paskudne osady, że one nam brudzą, odbarwiają te fermentory. No i tego też się należy pozbyć. Wtedy należy zastosować bardziej agresywną chemię. Chemia do mycia działa w ten sposób, że to są zwykle środki silnie alkaliczne, które zmydlają różnego rodzaju tam tłuszcze i organiczne resztki. Dzięki temu powstają środki rozpuszczalne, które się rozpuszczają w wodzie i można je po prostu wylać. Często te środki chemiczne mają jeszcze dodatek chloru, który utlenia te związki i też powstają z tego związki, które tam łatwiej się wypłukują, czy tam łatwiej, które jest łatwiej usunąć. Z rzeczy, które są dla nas dostępne, to najprostszym środkiem jest wodorotlenek sodu. To jest taki też środek, który jest w przemyśle najczęściej używany. W przemyśle stosuje się tak zwany metodę mycia CIP, clean in place. To polega na przemiennym myciu. Na początku się myje to wodorotlenkiem sodu w wysokiej temperaturze, tam 60, 80, 90 stopni, im więcej, tym lepiej, poprzez takie dysze spryskujące, takie gruszki prysznicowe, które są zawsze zamontowane w każdym nowoczesnym sprzęcie. No i to tam się myje 30-40 minut, cyrkuluje się to taki prysznic i po tym nawet najgorsze, zaglinione, zasmołowane fermentory zwykle lśnią jak lustro. Drugi, czasami się stosuje środki, do tego wodorotlenku sodu są dodawane jakieś dodatki właśnie chlorowe, nie pamiętam nazwy, grunże pod chlorem sodu, coś takiego. On z kolei właśnie działa jeszcze bardziej
utleniająca chemicznie i jego się stosuje w dwóch przypadkach. Po pierwsze, kiedy nie mamy gorącej wody na tyle, żeby, czy z jakiegoś powodu nie możemy użyć bardzo gorącej wody na sprzęcie, bo on lepiej działa w niższych temperaturach. No i jego nie wolno używać powyżej tam 60 stopni, bo jest bardzo korozyjny dla sprzętu, dla nierdzewki. No więc możemy imitować, nie mamy możliwości zastosowania CIP-u w... Aha, może jak już zacząłem o tym CIP-ie, to dokończę. Po tych tam 40 minutach mycia tym wodorotlenkiem myje się wodorotlenkiem 3-4% roztworem tego wodorotlenku. 3% w zasadzie wystarcza, 4 się stosuje, bo on jeszcze powyżej 4, około 4% ma jeszcze właściwości dezynfekujące, więc tam trochę też to przedezynfekuje. Potem się stosuje mycie kwasem azotowym, 1% roztworem, żeby, no to jak opowiadałem właśnie, że po pierwsze, żeby zneutralizować pozostałości po tym wodorotlenku, a po drugie, żeby usunąć kamień piwny. A potem jeszcze do tego, potem się dezynfekuje, do dezynfekcji się w systemie CIP używa kwasu nadoctowego, który jest no, bardzo dobrym środkiem, tylko jakoś niedostępnym zupełnie dla piwowarów domowych. I może i słusznie, on jest bardzo żrący i niebezpieczny do stosowania, a poza tym to jest środek, który działa wyłącznie kontaktowo, więc trzeba rzeczywiście to stosować w tym systemie CIP, żeby on dotarł do każdego zakamarka tego fermentora. On jest o tyle dobry, że te środki mają taki współczynnik wrażliwości na zabrudzenie, czyli że na niedostatecznie domyty fermentor. On się jakoś nazywa, tylko zapomniałem już jak. I akurat ten kwas nadoctowy ma bardzo dobry współczynnik, czyli jeżeli jest niedomyty, no to jakoś sobie jeszcze radzi. Nie, te zabrudzenia go tak nie neutralizują jak inne środki, które używane są w piwowarstwie domowym. No okej, wróćmy do naszego piwowarstwa domowego. No i jak możemy zasymulować takie mycie? Możemy sobie kupić wodorotlenek sodu. On jest jakoś tam dostępny. Jego niechętnie sprzedają firmy, bo on jest tam żrący, trzeba mieć jakieś certyfikaty i tak dalej, ale myślę, że na Allegro, jak się postaramy, to sobie możemy coś takie kupić. Jeżeli nie, to są takie środki oczyszczenia rur. Im tańsze, tym lepsze, bo wtedy nie mają żadnych jakichś tam dodatków tam zapachowych, jakichś tam przepychających i tak dalej. Im czystszy ten wodorotlenek sodu jest, tym lepszy. No i staramy się wtedy, jeżeli mamy taki wodorotlenek, no to staramy się go wlać no, kilka litrów gorącej wody, jak najgorętszej do fermentora. Do tego dajemy ten wodorotlenek tak, żeby no, przynajmniej 2% stężenie tego wodorotlenku uzyskać, tylko trzeba uważać bardzo, bo on jest w gorącej wodzie, jeszcze ją bardziej podgrzewa, to zaczyna nagle wrzać, pryskać, trzeba bardzo uważać, by tym mieć jakieś tam okulary ochronne, jakieś rękawice, fartuch, bo warto zachować BHP. No potem ten fermenton najlepiej byłoby go zalać do pełna, ale wtedy no ta akcja tego zmywania byłaby, ona wymaga jakiegoś tam potrząsania, jakiegoś ruchu tej cieczy, no wtedy się lepiej to myje, więc najlepiej byłoby go zamknąć i potrząsnąć trochę, znowu uważając, żeby się będzie się tam wydzielać ciepło, będzie się jakieś gazy się będą wydzielać, będą znowu to pryskać. No jest to kłopotliwe, ale tak się robi. No ja w każdym razie jakoś tam się starałem tym wodorotlenkiem zawsze umyć te fermentory, nawet jeżeli były bardzo czyste, no bo tam jakieś tam białkowe złogi, które tam są nawet są niewidoczne gołym okiem, to mogło to wyczyścić. Potem płuczemy taki fermentor, no i no jak dobrze wypłuczemy, to już możemy sobie z tym dać spokój. No jeżeli chcemy mieć już pewność, że nic z tego wodorotlenku nie zostało, no to możemy tam trochę kwasu dodać już w zasadzie dowolnego. Zwykle tam jakiś mamy kwas mlekowy czy fosforowy, który używamy w browarze. Lekko zakwaszamy wodę i w ten sposób wypłuczemy resztki tego wodorotlenku. Czasami warto taką mocniejszą kąpiel kwaśną zastosować w tych naszych naczyniach, żeby jeszcze usunąć ten kamień piwny, który może być niewidoczny, ale w tych fermentorach się osadza się i jest taki bardzo trwały i bardzo, bardzo szkodliwy dla nas.
Wodorotlenku skuteczniejszy, chyba lepszy nawet byłby wybielacz chlorowy, taki zwykły wybielacz do bielizny, acze czy iplon, czy jakiekolwiek. Znowu im tańszy, tym lepszy, bez żadnych dodatków zapachowych, ulepszaczy, rozmiękczaczy, czy cokolwiek tam dodają, po prostu jak najtańszy, jak najprostszy. Znowu, no, ciężko mi jest powiedzieć o tym, jakie sterzenie jest potrzebne, ale on jest też silnie alkaliczny, więc starałbym się podobne stężenie uzyskać jak w wodorotlenku, czyli tam ze 2%, czyli jakbyśmy zalali cały fermentor tymi tam 30 litrami, no to powiedzmy tak 1/3 z 2 litrów, no tak powiedzmy ze 3 szklanki tego wybielacza bym tam wlał. To można zostawić. On ma w sobie też jakieś chlorowe dodatki, więc nie, wtedy już nie musimy nim tak potrząsać. Ten chlor już jakoś tam reaguje i sam wyżera, że tak powiem, ten brud, i więc nie musimy tym potrząsać i tak dalej. No, z kolei ten wybielacz jest o tyle nieprzyjemny, że można sobie łatwo zniszczyć nim ubranie. Bardzo trzeba uważać, znowu ubrać się w jakieś stare ciuchy. Wystarczy jedna kropelka i zostaje taka brzydka, biała plamka. Dużo sobie ubrań w ten sposób zniszczyłem. Potem drugi problem, jaki jest z tym wybielaczem, to jest taki, że jeżeli zostanie chociaż troszeczkę niego w fermentorze, to nieodwracalnie nam zniszczy piwo. Te fenole, one coś tam reagują z jakimiś tam drożdże wytwarzają jakieś paskudne fenole z tego wybielacza i piwo pachnie tak, jak było zainfekowane dzikimi drożdżami, tak fenolowo. Trzeba naprawdę dobrze go wypłukać po użyciu wybielacza, no najlepiej właśnie jakąś taką kwaśną kąpielą. No. No i tyle mamy, tyle o myciu mamy. Albo myjemy mechanicznie ludwikiem, albo wodorotlenkiem sodu, albo wybielaczem. Chyba ten wybielacz jest całkiem dobrą metodą, dobrym wyborem w piwowarstwie domowym. Po myciu zasadowym, mycie kwaśne, dowolnym kwasem, no tak jak mówiłem, w przemyśle się stosuje azotowy, może być ciężki do zdobycia, bo to znowu kwasy nie bardzo chcą wysyłać pocztą, bo to jakimś tam specjalnym kurierem trzeba wysyłać i tak dalej. Jak mamy jakiś tam mlekowy, cytrynowy czy cokolwiek, to możemy zastosować, byle było kwaśne. Jeszcze jak długo należy myć? No w przemyśle się stosuje tak od 20 do 40 minut ten cykl mycia cipu. W domu no myślę, że jeżeli zostawimy coś zalane na pół godziny czy godzinę, to już po tej godzinie niewiele się będzie dziać, a może się nawet zacząć dziać odwrotnie, że zacznie się coś wytrącać z tego osadu i to trzeba znowu jakimś tam kwasem wymywać. Także no, myślę, że wystarczy pół godziny mycia. Jeżeli to zostawimy na dłużej, no to możemy się liczyć z tym, że jakieś osady nam powstaną. Jak mamy już wymyty sprzęt, to możemy przystąpić do jego dezynfekcji czy tam sterylizacji. I znowu, wymyty sprzęt można zdezynfekować łatwo i szybko byle czym. Niewymytego sprzętu praktycznie się zdezynfekować dobrze nie da. Dlatego jest nawet takie powiedzenie, że lepiej mieć sprzęt dobrze umyty, a nie zdezynfekowany, niż zdezynfekowany, a nie myty. Czym się różni dezynfekcja od sterylizacji? Sterylizacja wybija wszystkie mikroby co do jednego. My w zasadzie w bardzo rzadkich przypadkach potrzebujemy coś takiego tam przy pracy z drożdżami, ze starterami i tak dalej, dlatego to jest mniej ważne. Interesuje nas bardziej dezynfekcja, która ma usunąć no, dużą większość mikrobów. Tam może trochę pozostać, nam chodzi tylko o to, żeby dać większą szansę, dać przewagę drożdżom przy fermentacji. To też się ze sobą łączy. Jeżeli mamy dobrą gospodarkę drożdżami robimy, mamy te zdrowe drożdże rozruszane w odpowiedniej ilości, to wtedy proces jest bardziej wybaczający. Nawet jeżeli coś tam nie za bardzo zdezynfekujemy i tak dalej, to drożdże
dadzą sobie radę, no po prostu zajmą to całe środowisko, wyjedzą szybko całe dostępne pożywienie, obniżają pH, produkują alkohol i wtedy już te bakterie nie mają tak dużo szans. Nie jest to tak do końca różowo pod tym względem, jeżeli przekazujemy gęstwy z warki na warkę, bo te bakterie zostają w tej gęstwie i w zasadzie nie ma sposobu, żeby je z tej gęstwy usunąć. I już w następnej, przy następnej szarży bakterie będą startować no już z lepszej pozycji, bo już troszeczkę są namnożone, znowu się zdążą trochę namnożyć. Przy następnym przekazaniu gęstwy znowu będzie więcej, także też trzeba na to zwracać uwagę, żeby tych pasaży użycia tej gęstwy nie robić ze zbyt wielu, no może 5, może 10. Trzeba się sobie zdawać sprawę z ryzyka przekazywania tych gęstw coraz dalej. Są w zasadzie takie metody przemywania gęstwy kwaśnego. Głównie w przemyśle to się stosuje, że zakwasza się gęstwę kwasem fosforowym do takiego niskiego pH, bodajże do pH 2,0, potem na jakieś 20 minut, potem się to przemywa wodą i w ten sposób pozbywamy się części bakterii, które bardzo nie lubią takiego kwaśnego środowiska, ale także też osłabiamy poważnie drożdże. Były próby stosowania przemywania dwutlenkiem chloru, o którym będę za chwilkę mówił, który też się używa do dezynfekcji, w takim niewielkim stężeniu 50 ppm bodajże. I to dawało dużo lepsze rezultaty, było bardziej miłościwe dla drożdży, a zabijało więcej bakterii. Ale jakoś się to specjalnie przemyśle nie przyjęło i w sumie nawet nie wiem, jakie są dalsze tego losy, bo przestałem się interesować dalszymi badaniami nad tym. Sam to stosowałem w domu, ale w sumie nie wiem, czy cokolwiek to dawało. Okej, no więc wracamy do naszej dezynfekcji, więc mamy dwie możliwości. Dezynfekcja i sterylizacja, obydwie się robi innymi środkami. Zacznijmy od dezynfekcji, bo to dla nas jest częściej stosowane i ważniejsze. Dezynfekcję robimy w zasadzie tylko środkami chemicznymi. Przejrzałem ofertę sklepów internetowych, w zasadzie niewiele się zmieniło od czasów, kiedy ja ważyłem. Dostępne są takie rzeczy jak pirosiarczyn sodu, oksi, no i pewnie dwutlenek chloru, który akurat w sklepach nie widziałem, ale który jest łatwy do dostania w jakichś tam innych sklepach. No i ewentualnie wybielacz. No i to w zasadzie takie rzeczy mamy do dyspozycji w tej chwili w piwowarstwie domowym. Oksi to jest taki w sumie najfajniejszy do zastosowania, ale też najdroższy środek. On jest, działa w ten sposób, że wydziela duże ilości tlenu. Tlen jest o dziwo zabójczy dla wszystkich, praktycznie dla wszystkich, czysty tlen jest dla wszystkich istot żyjących, więc bardzo szybko zabija to, co tam jest w fermentorze. Działa poprzez gaz, więc nie musimy się nawet zadbać o to, żeby miał kontakt z wszystkimi ściankami. Nie trzeba go wypłukiwać, nie w żaden sposób nie jest wyczuwalny w smaku, więc ma same zalety, poza tym no właśnie, że jest drogi i taki no mało, że tak powiem, agresywny. I pewnie podejrzewam, że jest dosyć wrażliwy na właśnie zanieczyszczenia różnego rodzaju, które ewentualnie pozostają w tych fermentorach. Następna rzecz, pirosiarczyn sodu. To jest chyba najpopularniejszy, jaki jest. On działa dosyć podobnie, tyle że wydziela dwutlenek siarki. Ewentualnie są ludzie, którzy są na to alergie mają na siarczyny, więc siarczany czy siarczyny, więc powinni na to uważać. Istnieje ludowa mądrość, że jeżeli go nie wypłuczamy porządnie, to da się go wyczuć w smaku piwa, szczególnie tam, jeżeli używamy to do płuczkania butelek i tak dalej. Ja szczerze mówiąc tego nie wyczuwałem, a poza tym on łatwo się może to mieszać z innymi wadami tam siarkowymi piwa, które często występują jakieś tam DMS-y czy siarka z fermentacji, no ale ostrzegam, że może tak być, no więc można by to w zasadzie potem jeszcze przepłukać.
dodatkowe płukanie po użyciu środka dezynfekcyjnego to jest znowu jakieś tam ryzyko, bo woda może nie być tam do końca sterylna, szczególnie bakterie octowe chętnie w takiej kranówce żyją i czasami można sobie w ten sposób zakazić warkę, więc może jakąś przygotowaną wodą przepłukać ten fermenter dla bezpieczeństwa. Też powiem na marginesie, że w przemyśle bez żadnych tam ograniczeń się używa płukanie wodą i zakłada się, że woda jest sterylna i zwykle to działa. Nie powstają z tego powodu żadne infekcje, ale tak jak mówiłem, w przemyśle jest trochę inny stosunek powierzchni tego fermentora do ilości piwa, więc nawet jak tam z tej wody trochę tych bakterii zostanie, to nie ma wielkiego nieszczęścia, bo one za dużo tego piwa jest, żeby zdołały to opanować. Trzeci środek to jest dwutlenek chloru, CLO2. On może nie jest taki popularny, więc trochę o nim opowiem. On jest bardzo szeroko stosowany w przemyśle spożywczym. To jest bodajże chyba najpopularniejszy, są nawet specjalne generatory tego dwutlenku się instaluje w jakichś tam leczarniach czy fabrykach, żeby go wytwarzać na bieżąco. Jest bardzo skuteczny, bo ma bardzo krótki czas kontaktu, ale działa niestety tylko kontaktowo. Jego bakteriobójcze działanie wynika z silnych właściwości utleniających znowu. Wydziela tlen i niszczy te mikroby tlenem. On jest dosyć skomplikowany w użyciu. No można go taki stabilny, on jest bardzo niestabilny właśnie. Trzeba kupić taki stabilizowany roztwór zagęszczony, później go rozcieńczyć w stosunku 1 do 25 i aktywować poprzez zakwaszanie. No i to zakwaszanie musi potrwać parę godzin, no najlepiej dobę, więc jeżeli nie przygotowaliśmy tego wcześniej, to mamy problem. Potem jak przygotowaliśmy, to trzeba to w szklanej butelce przechowywać, bo on przeżera butelki plastikowe. No i jak już ten aktywowany roztwór mamy, to go tam rozcięciamy przed użyciem 1 do 10 i dezynfekujemy. No, bardzo polecam ten środek, bo jest bezpieczny dla piwa, bezpieczny dla nas, skuteczny, ma krótki czas kontaktu, niestety jest wrażliwy na zanieczyszczenia. No jedyny problem to może być właśnie problem z jego zakupem. Trzeba tam do jakiejś tam wytwórni tego dwutlenku chloru zadzwonić i zamówić tam 1 litr tego, czy tam jakie tam opakowania mają. No i przygotowywać poprzez to zakwaszanie, przygotowywanie, aktywowanie i tak dalej. Nie jest to specjalnie wygodne. Oprócz tego, że... jeszcze wybielacz. Wybielacz, nie ma w zasadzie środków, które by jednocześnie myły i dezynfekowały. I w zasadzie wybielacz, to można by powiedzieć, to jest taki jedyny wyjątek w tym świecie chemii, bo on ma i właściwości myjące, i dezynfekujące. Tyle, że nie zachęcam, żeby to robić jednofazowo. Możemy sobie najpierw umyć tam w dużym stężeniu wybielaczem fermentor od razu, że tak powiem, po użyciu, a potem jak przyjdzie na niego czas, to jeszcze takim już może mniejszym stężeniem, może tam 1/4 tego, co używaliśmy do mycia, zalewamy go i dezynfekujemy. Jego właściwości dezynfekcyjne polepszają się, jak się go zakwasi, tylko z tym zakwaszaniem znowu trzeba uważać, bo się jak trujące gazy przy tym wydzielają. No i znowu jest problem ten, że nie może zostać po nim żadna pozostałość w fermentorze, bo drożdże natychmiast to przerobią na paskudne fenole. Nawet jeżeli tego nie czuć w fermentorze, no to może być czuć w piwie i to jest ryzyko. No trzeba to wypłukać, no znowu płukanie, to jest dodatkowe ryzyko zakażenia wodą, więc trzeba by to robić wrzątkiem, no i tak dalej. No dwutlenek chloru tego nie ma, no w zasadzie... No to jest fajne, bo właśnie można go wypłukać i nie ma żadnych problemów, że potem zostanie, że gdzieś tam wyjdzie, szybko się rozkłada do jakichś tak zupełnie nieszkodliwych substancji. Oprócz tego, że... albo dobrze, to o tym opowiem na końcu. Teraz przejdźmy do sterylizacji. Sterylizacja jest bardziej... wymaga dużo więcej wysiłku. Znowu bym
podzielił tą sterylizację na taką prawdziwą sterylizację, w której giną wszystkie bakterie i przetrwalniki tych bakterii i taką quasi-sterylizację, w której giną tylko bakterie, a przetrwalniki zostają. Przetrwalniki, każda bakteria wytwarza przetrwalniki, to są takie w zasadzie zwykłe bakterie, tylko pozbawione wody, no, ze zmniejszoną ilością wody takie i z grubszą błoną komórkową. Tak szczerze mówiąc, to nie wiem, czy bakterie zawsze to na wszelki wypadek wytwarzają te przetrwalniki, czy tylko jak są w jakichś trudnych warunkach. No grunt, że trzeba się z tym liczyć. No i te przetrwalniki po prostu po pewnym czasie, jak już niebezpieczeństwo minie, to zaczynają się rozwijać i powstają z tego zwykłe bakterie. Taka quasi sterylizacja nam wystarcza zwykle, jeżeli w miarę szybko to robimy te startery. Robimy starter i tam po 48 godzinach go zużywamy, to nam w zasadzie nie przeszkadza to, że tam przetrwalniki zostały, bo one się, zanim się zdążą rozwinąć, to już piwo nam przefermentuje. Ale przejdźmy do tego, jak się robi sterylizację. Taka dobra sterylizacja, która niszczy wszystko, to no najlepszym to jest para wodna pod ciśnieniem. To się robi w autoklawach w laboratorium, nawet nie za bardzo wiem, jak taki autoklaw wygląda. A takim najlepszym tego odpowiednikiem w domu to jest szybkowar. Wsadzamy coś tam do szybkowaru, podgrzewamy do 120 stopni i po 15-20 minutach wszystko, co tam było żywe, zginęło. Problem jest taki, że te szybkowary zwykle są niewielkie i tam się nie dużo zmieści. Ja tam nigdy nie udało mi się kupić dwulitrowej kolby, która by się zmieściła i tak dużego szybkowara, który by taką dwulitrową kolbę pomieścił. No więc jest ten problem niestety. Czy opłaca się kupować szybkowar po to, żeby robić jednolitrowe startery? No, czasami on wystarcza, ale zwykle potrzeba było dwóch litrów i był z tym problem u mnie przynajmniej w tych szybkowarach. Drugi problem to jest taki, że są różne te szybkowary. Sprzedają to pod nazwą szybkowar, a one mają tam trzy klasy bodajże ciśnienia i niektóre dają się najlepsze dają się podgrzewać do 120-125, a takie najpopularniejsze, które zwykle są w supermarketach, tylko do 110, tam może 115, no i wtedy już dużo dłużej by trzeba było gotować, bo ja wiem, pół godziny, godzinę. Także nie wiem, czy tak specjalnie mogę ten szybkowar polecać. Jeżeli nie mamy szybkowara, jest taki trik zwany tyndalizacją od nazwiska naukowca Johna Tyndala. I on zastosował taki bardzo prosty trik. Podgrzewa się wodę podgrzewa się tą warkę, tą próbkę, którą chcemy wysterylizować do 100 stopni. Giną nam wszystkie bakterie, przetrwalniki zostają. Zostawiamy to w cieple przez 24 godziny. Wtedy te przetrwalniki myślą, oho, minęło mi niebezpieczeństwo, rozwijamy się. I wtedy jeszcze raz to gotujemy po 24 godzinach. I w zasadzie mamy w 100% sterylną brzeczkę czy tam próbkę. I jeszcze trzeci raz się na wszelki wypadek, taka pełna tyndalizacja to jest trzykrotne zagotowanie w odstępach 24-godzinnych. Zwykle dwukrotne wystarcza. Dobrze też działa wypraszanie w piekarniku. Zaleca się godzinę w temperaturze około 180 stopni. Zwykle wystarczy mniej, nawet może trochę mniejsza temperatura też wystarcza. Ta temperatura i ten czas to już wybija takie najbardziej zajadłe mikroby chorobotwórcze, jakie tam sobie można wyobrazić. My z takimi złośliwymi zwykle nie mamy do czynienia. No i to jest bardzo fajna metoda, tyle że no nie da się tego użyć do jakichś tam plastików i tak dalej. No najczęściej to się do szkła używa, żeby przygotować szkło. No i sporo energii się zużywa elektrycznej na to, żeby... kosztowne to jest. Wypalanie w ogniu jest też bardzo dobrze sterylizujące, ale to można sobie wypalić łyżeczkę albo coś. Lepiej jest coś spryskać alkoholem i podpalić, bo wtedy ten płomień jest czysty, nie zostawi nam tam żadnych osadów, kopcia, węgla czy sadzy na tym, co jest. No to nam kończy te metody takie pełne sterylizacji, jakie mamy do dyspozycji. Zwykle nam wystarczy taka quasi-sterylizacja, którą się przy takim normalnym
robieniu stanterów stosuje, czyli po prostu trzeba zagotować tą brzeczkę. Najczęściej, no, najwygodniej jest sobie zakupić taką kolbę Erlenmeyera żaroodporną, dwulitrową, w której rozrabiamy brzeczkę, czy tam nalewamy brzeczkę, którą mieliśmy przygotowaną, stawiamy to na ogniu, przykrywamy folią aluminiową, no i gotujemy te tam 15-20 minut i potem chłodzimy i mamy gotowy starter. No, on nie jest w pełni wysterylizowany, bo tam zostaną przetrwalniki, ale tam po 24-48 godzinach starter jest gotowy, wlewamy go do brzeczki i to wystarczy. No, jeżeli byśmy ten robili jakąś hodowlę ze skosów czy tam wielostopniowo, no to wtedy trzeba zadbać o lepszą sterylizację. Jeżeli to tylko z saszetki do dwulitrowego stantera robimy, no to jest godne polecenia, to właśnie takie, które mówię. Można tak quasi sterylizować w mikrofalówce, trzeba nalać trochę wody i potrzymać, podgrzać, aż się zagotuje, a potem na małej mocy jeszcze z 15 minut dać mu się pogotować. To sterylizuje się głównie poprzez działanie tej pary wodnej i tego gotowania, tego płynu, który tam zostawiliśmy. Dosyć dobrym środkiem do sterylizacji jest lampa UV. To jest taka też trochę ekstrawagancja, ale na przykład ja sobie zakupiłem do domu taką lampę, ona kosztowała coś około 250 zł. Zawiesiłem ją sobie w warzelni na suficie i czasami zostawiałem ją na noc włączoną, żeby się te jakieś tam złośliwe mikroby wybiło to w tym pomieszczeniu. I na przykład przed tam przelewaniem brzeczki też sobie na 20 minut włączałem. Nie wiem, jak dobrze to działało, ale lepiej się czułem, jak to stosowałem. 20-minutowe naświetlanie daje dużą poprawę sterylności w pomieszczeniu, a takie pełne sterylizacje to powinno się robić przez 2 godziny. Lampa UV ma tą zasadniczą wadę, że sterylizuje tylko te powierzchnie, na które światło pada. Jeżeli coś jest w cieniu, no to w ogóle nie jest wysterylizowane. No i dlatego no, w piłowarstwie w zasadzie się tych lamp nie stosuje, no, chyba że do jakichś tam czegoś tam w przepływie się sterylizuje i tak dalej. Ale w piłowarstwie domowym dlaczego nie? Można sobie coś takiego w domu zainstalować. Zresztą słyszałem, że jak są jakieś pomysłowe, Dobromir po prostu kupuje te świetlówki UV i wsadza do zwykłej oprawy świetlówki, tylko że one są trochę krótsze po to, żeby ich właśnie nie używać, to trzeba jakąś tam przejściówkę do tego dorobić, żeby były trochę dłuższe i jeżeli się znacie na elektryce, to możecie sobie coś takiego zrobić. Sterylizować można też środkami chemicznymi, no, na przykład tym wybielaczem, jeżeli coś tam zaleję wybielaczem na tam parę godzin, to można też być pewnym, że całkiem dobrze to wysterylizowane będzie, znowu tylko trzeba to wypłukać potem i tak dalej. Często się stosuje alkohol, dobrze mieć taką butelkę z atomizer z alkoholem, żeby szybko coś tam prysnąć, wysterylizować, a najlepiej, jeżeli używamy jakiegoś czegoś, co ma wylot, jakieś tam albo kolby, albo gąsiory powinie czy coś, to przy tym wylocie zawsze najwięcej zbiera mikrobów, to dobrze jest to spsikać, podpalić zapalniczką na chwilkę i w ten sposób się najniebezpieczniejszych mikrobów szybko pozbędziemy, a jak nie, no to też można sobie spryskać ręce, spryskać sobie, jak otwieramy fermentor, sobie zrobić taką chmurę tego aerozolu dookoła, żeby z grubsza jakoś tam coś przesterylizować otoczenie. Dobrze też mieć, pamiętać o takich standardowych środkach bezpieczeństwa, no jak mycie rąk na przykład. No zawsze zanim podejdziemy do piwa i coś tam zaczniemy robić, to warto umyć ręce i to najlepiej mydłem przeciwbakteryjnym. Okej. Dobrze. Dobrze, no to w zasadzie skończyliśmy wykład o chemii i tam samej mechanice, że tak powiem, mycia, sterylizacji i tak dalej. Teraz przejdźmy do innych zagadnień. Dobór sprzętu i jego wymiana. No, z punktu widzenia sterylności dobrze by było używać sprzętu szklanego, czy tam
No, szklany jest najlepszy. Nie ma, że tak powiem, konkurencji w tej dziedzinie. No tyle, że jest kłopotliwy w użyciu, kłopotliwy w myciu, kosztowny i tak dalej. Więc no, najczęściej stosujemy fermentory plastikowe i w ogóle sprzęt plastikowy. On ma w zasadzie, taki sprzęt jest za delikatny do naszych celów. One nawet przy bardzo delikatnym używaniu, myciu gąbeczką, dosyć szybko te fermentory się rysują i matowieją. No, trzeba na to zwracać uwagę i w miarę często je wymieniać. No, taka książkowa zalecenie jest, żeby po 5 warkach wyrzucać fermentor i kupować nowy. No, w zasadzie trochę to jest za szybko według mnie. Ja stosowałem zasadę, że po 10 warkach wyrzucałem fermentor. Zresztą łatwo to można sprawdzić, no, można sobie kupić nowy fermentor, spojrzeć jakie on ma wnętrze, jak wygląda, porównać z naszym fermentorem, no i jeżeli on jest już widocznie jest szorstki, no to nie warto tego trzymać, no, to można go przesunąć do jakichś tam innych zadań, do tam przechowywania wody, czy tam jakiegoś tam czegoś tam. A fermentor kosztuje tam, nie wiem, za 25 zł, to po 10 warkach wychodzi 2,50 na warkę, da się coś takiego znieść. No ja robiłem sporo piwa, więc po prostu na początku sezonu robiłem zakupy, na każdym fermentorze wydrapywałem datę zakupu, rok zakupu, no i jak już mijały 2 lata, to taki fermentor wywalałem albo tam przesuwałem do innych zadań. Jeszcze bardziej niebezpieczne są wszystkie takie wężyki do przelewania, plastikowe, a jeszcze bardziej gumowe. Takie wężyki jeszcze częściej należy wymieniać. One są na szczęście bardzo tanie. Ja miałem taki zwyczaj, że jak kupowałem cokolwiek tam w sklepie piwowarskim, jeżeli mieli te wężyki na stanie, to od razu sobie kupowałem tam nowy wężyk i za każdym razem, no, on kosztował nam parę złotych. No, a jest to, no, jest to duże ryzyko. Dobrze by było, żeby takie wężyki przechowywać. Ciężko jest wymyć porządnie, no bo nie bardzo nawet jest jak. No jak myjemy, to tam wrzućmy te wszystkie wężyki, te uszczelki, jakiś tam drobny sprzęt też do tego fermentora, żeby to się wszystko wymyło. I dobrze jest go przechowywać, jak mieć jakąś taką wanienkę, czy fermentor, czy coś tam, w którym mamy środek dezynfekujący i po prostu to wrzucamy i niech to tam leży cały czas w tym środku dezynfekującym. No tyle, że niestety często matowieją przez leżenie w takich roztworach. No można się z tym pogodzić albo kupić jakieś takie, które nie matowieją, nie silikonowe czy coś w tym stylu. Główny problem jest jeżeli robimy jakieś kwachy, czyli tam lambiki, Flandersy, Berliner Weisse. No Berliner Weisse może nie, bo te Lactobacillusa bakterie nie są takie niebezpieczne, ale Brettanomyces i tego typu bakterie są no, niebezpieczne. Także dobrze jest mieć osobny zestaw fermentorów, bo możemy właśnie jakieś tam stare fermentory przesunąć właśnie do robienia lambików i podobnie te rureczki do przelewania i tak dalej. Tak samo, jeżeli zdarzy się nam infekcja w jakimś fermentorze plastikowym, to no też warto rozważyć wywalenie go, żeby już nie ryzykować, a przynajmniej jakoś przyzwoicie go właśnie wybielaczem wydezynfekować czy coś w tym stylu. Po pierwsze pomieszczenie, w jakim to robimy. No dobrze by było mieć jakieś dedykowane pomieszczenie. No ciężko nam jest w domu znaleźć porządne pomieszczenie. Zwykle dzielimy, ważenie piwa robimy w kuchni. Kuchnia jest o tyle dobrym pomieszczeniem, że jest tam ma zmywalną podłogę, zmywalne ściany, a o tyle złym, że tam dużo się dzieje w tej kuchni. Są jakieś tam owoce, jakieś tam drożdże, jakieś tam dzikie drożdże mogą latać i tak dalej. To też jak mamy do wybór, no to może lepiej w łazience. W łazience z kolei są bakterie coli, które nie są takie niebezpieczne z kolei dla piwa. Dla piwa z tego, co lata w powietrzu, to są najbardziej niebezpieczne, są dzikie drożdże. One dają taki fenolowy
apteczny posmak w piwie, bardzo często można się z tym spotkać, z takim zakażeniem, albo ewentualnie robią takie, no co całkiem nawet przyjemne, zapachowe efekty, jakieś takie dziwne estry, które zwykle są w piwie niespotykane, jakieś tam cytryna, jakieś mango, jakieś ananasy, nie wiadomo co takie, ale takie widać, że takie dzikie estry powstają. Druga bakteria, która bardzo często jest w powietrzu się unosi, jest bardzo silna, to jest Lactobacillus brevis. Ona odpowiada za kwaszenie kapusty, kwaszenie ogórków i tak dalej. Więc te piwa nią zakażone właśnie tak jak zaczynają taką wodą spod ogórków smakować, czy tam wodą z kapusty. To są dwa najczęstsze infekcje, jakie się spotykają, przynajmniej u nas w browarze. Jest jeszcze Pediococcus damnosus, który produkuje duże ilości diacetylu i lekko zakwasza piwo. No i Brettanomyces, które tam w zasadzie też można podłączyć pod dzikie drożdże. Infekcje wszystkie te bakterie, o których mówiłem, no przenoszą się drogą powietrzną, podróżując na drobinkach kurzu. One nie potrafią pełzać po ziemi, nie potrafią się wczołgać pod jakieś tam... Zatem wystarczy, że coś przykryjemy i w zasadzie jest bezpieczne od tego typu bakterii. Chociaż jak rozmawiałem z człowiekiem, który sprzedaje beczki do robienia Brettanomyces, to mówił, że w browarze bezpiecznie jest założyć, że Brettanomyces potrafią chodzić po podłodze, bo są tak agresywne, że przenoszą się nie wiadomo jak na inne piwa. Jeżeli się robi coś jakieś piwa z Brettanomyces, to trzeba to koniecznie trzymać w innym pomieszczeniu i daleko od zwykłego piwa. No, co z tego mojego wywodu wynika? Po pierwsze musimy unikać kurzu. Jeżeli mam jakieś zakurzone pomieszczenie, to lepiej wybrać inne. No, jeżeli mamy wybór, no to wybieramy takie, w których kurzu nie ma. Po drugie, trzeba należy unikać przeciągów. Można sobie ważyć na przykład na zewnątrz, ale jak już coś tam przelewamy, jak już brzeczka jest zimna i robimy jakieś fermentacje i coś, to musi być w pomieszczeniu zamkniętym, w którym nie ma przeciągów, zamknięte są okna, poprosimy rodzinę, żeby nikt nie wchodził, nie przechodził, nie robił ruchu powietrza. No i w ten sposób się unikamy tego ruchu i podróżowania tych bakterii na drobinkach kurzu. Jeżeli przelewamy coś niewielkiego, na przykład starter, albo zadajemy saszetkę do startera, to jest taki trik, że się włącza palnik i ten palnik wywołuje taki ruch powietrza do góry i wtedy kurz nie ma szans osiąść, przynajmniej ma dużo utrudnione ma osiadanie na tym, co stoi obok tego palnika. Ok, wybraliśmy już pomieszczenie, zaczynamy ważenie. Zaczynamy od śrutowania i to jest bardzo ważne, żeby śrutować w innym pomieszczeniu niż fermentujemy, musimy śrutować w pomieszczeniu, które jest przeznaczone do tego i które jest brudne, bo nie ma niebezpieczniejszych mikrobów dla piwa niż te, które żyją na słodzie, bo akurat na słodzie zbierają się wszystkie te, które potrafią ten słód zjeść. One na nim pasożytują, sobie tam siedzą i wiedzą i czekają na swoją szansę. I jeżeli one potrafią się żywić słodem, to się potrafią żywić brzeczką. No i to są właśnie te wszystkie tam jakieś tam laktobacillusy, pediokokusy i to wszystkie najgorsze zarazy są na słodzie. Jeżeli ten kurz ze słodu to jest rzecz najbardziej śmiertelna dla piwa. Trzeba się go bardzo wystrzegać, więc warto to śrutować w jakimś innym pomieszczeniu niż przeprowadzamy fermentację. Tak samo jeżeli wsypujemy coś do ten słód, robimy w czasie zacierania, to zwykle się unosi chmura tego pyłu potencjalnie niebezpiecznego, więc jeżeli w tym samym pomieszczeniu potem będziemy to przelewać do fermentora, no to trzeba się starać, żeby tego kurzu było jak najmniej. No ja to robiłem w ten sposób, że śrutowałem do fermentora starego i wsypywałem to do garnka, no to zalewałem to tam litrem czy dwoma wody, żeby ten kurz przytłumić. I później no, trzeba było umyć ten fermenter potem, no, ale trudno, no to była, to taka jest cena za.
Potem następuje proces gorący, który w zasadzie jest dla nas zupełnie bezpieczny, no bo cokolwiek tam się nie dzieje w czasie tego procesu gorącego, no to na końcu jest gotowanie piwa przez godzinę i to bardzo dobrze nam wszystko sterylizuje. Uważać należy zacząć znowu od momentu chłodzenia piwa i jak już no, tam ta temperatura spadnie poniżej 60 stopni, no to zaczyna się taka najniebezpieczniejsza część procesu, bo tak najbardziej podatna na zakażenia jest brzeczka nastawna, w której jeszcze nie ma drożdży, w której jest dużo pożywienia, no i która jest dosyć ciepła i bakterie to tam po prostu mają Eldorado w czymś takim. Więc trzeba postarać się to jak najszybciej schłodzić i jak najszybciej zadać drożdże i postarać się, żeby te drożdże były w takiej kondycji, żeby szybko się zaczęła fermentacja. Od momentu zaczęcia się fermentacji znowu ryzyko infekcji maleje i im dalej w głąb, że tak powiem, fermentacji, no to tym mniej podatne jest to piwo już na infekcję, tam przy rozlewie już nie musimy aż tak bardzo uważać, jak przy nastawianiu fermentacji. Przed chłodzeniem należy tam zdezynfekować chłodnicę. Znowu, no bardzo fajną rzeczą jest w piwowarstwie domowym chłodnice zanurzeniowe. One szybko chłodzą, dają się w miarę łatwo umyć, zdezynfekować można po prostu w ten sposób, że tam 15 minut przed końcem gotowania się je wkłada do garnka z gotującą się brzeczką, taka właśnie gotująca się woda w miarę szybko sterylizuje. O tym nie opowiedziałem, że taki kontakt z wysoką temperaturą, no powiedzmy powyżej 80 stopni na więcej niż minutę, no dosyć skutecznie sterylizuje cokolwiek, każdy sprzęt. Nie dezynfekuje w pełni, ale nie sterylizuje w pełni, ale właśnie dezynfekuje. I to jest całkiem skuteczny środek dezynfekcji. Podobnie wrzątek. No wrzątek jest zaskakująco mało skuteczny, bo jak to wlejemy do fermentora, no to on bardzo szybko przejmuje trochę temperaturę od ścianek i już nie ma tej temperatury i stosunkowo słabo dezynfekuje. No jakby się dało coś nalać do naczynia i zagotować w nim, to by było całkiem dobrze już wydezynfekowane. Mamy schłodzoną już, mamy wydezynfekowaną chłodnicę. No i w trakcie chłodzenia, jak już temperatura zaczyna spadać tam poniżej 80 stopni, no to zaczyna się już ten reżim, kiedy musimy zacząć bardzo uważać. No ja w tym momencie właśnie włączałem lampę UV, wychodziłem sobie z warzelni, bo to światło UV jest szkodliwe no i czekałem, aż mi się tam schłodzi. Ale jak nie macie nawet tam lampy UV, no to warto wtedy przykryć ten garnek, jeżeli się nie da w całości, no to chociaż częściowo, no bo żeby jak najmniej tego kurzu z powietrza się mogło tam się dostać do brzeczki. No i jak najszybciej staramy się doprowadzić do tej temperatury, żeby móc te drożdże nastawić. Znowu no, tam przelewamy to do fermentora, też w miarę możliwości, jak się da, znowu te rzeczy, o których mówiłem, że żeby nie otwierać okna, nie robić przeciągów, jak najmniej podnosi ten kurz, który jest w pokoju. Jeżeli się nawet coś tam przelewamy, to trzeba chociażby luźno położyć pokrywkę, żeby jak najmniej było ekspozycji tej brzeczki na kurz i na powietrze. Przelewamy to, zadajemy drożdże. Znowu, jak coś chcemy wylać z kolby, dobrze sobie mieć taki zwyczaj, że najpierw tam myjemy ręce, potem dezynfekujemy wszystko, co będziemy dotykać, czyli tam spryskujemy wyjście kolby, jak się podpalamy, jeżeli chcemy wlać saszetkę, to spryskujemy saszetkę, spryskujemy nożyczki i dopiero wtedy przecinamy wszystko to, co dotyka albo chociaż jest zbliżone do brzeczki nastawnej, no to musi przejść przez dezynfekcję. Im więcej się staramy, no to tym bardziej piwo będzie wdzięczne. Będzie. Zadajemy drożdże i napowietrzamy. Znowu, napowietrzanie jest bardzo potencjalnie niebezpieczne. No jeżeli byśmy wzięli na przykład pompkę akwaryjną i zaczęli pompować
powietrze przez brzeczkę, no to cały kurz, jaki ta pompka wciągnie, no to zostanie wpompowany do środka brzeczki. Jeżeli takiej pompki używamy, to musi być jakiś filtr sterylny do tego domontowany, a dosyć tanie są, nawet takie można kupić. Jeżeli używamy tlenu do napowietrzania, nie musimy się o nic martwić. Tlen jest sterylny z definicji, nic w czystym tlenie przeżyć nie może. A o dziwo w dwutlenku węgla tak. Znowu dosyć niebezpieczne są wszystkie metody napowietrzania, które wymagają przelewania, chlupania, mieszania, czegoś takiego, co wciąga powietrze atmosferyczne do brzeczki, no bo w tym powietrzu no nieuniknione jest, że jest trochę kurzu i ten cały kurz się do tej brzeczki dostanie, a na tym kurzu są bakterie, no to tego się uniknąć nie da. Taka dosyć bezpieczna metoda, jaką ja stosowałem, to jest metoda przez kołysanie. Po prostu zamyka się fermentor szczelnie, kładzie się na coś, na piłkę na przykład, no i się kołysze przez tam bodajże 10 czy 15 minut i to bardzo dobrze napowietrza. To powietrze, kontakt tego z powietrza jest ograniczony z tym, co się tam dostało pod pokrywę. Ja tam napuszczałem jeszcze tlenu pod tą pokrywę, żeby było jeszcze bardziej natlenione, napowietrzone, ale to w zasadzie jest, nie jest takie szczególnie konieczne, bo do tego, żeby w pełni napowietrzyć brzeczkę 20-litrową, wystarczy pół litra powietrza. Tlen, który jest zawarty w pół litra powietrza, to daje właśnie 8 ppm mniej więcej w tym. No dobrze, każdy napowietrza to jak chce, ale właśnie trzeba mieć na uwadze to, żeby starać się jak najbardziej ograniczyć kontakt tej brzeczki z powietrzem, bo żeby ten kurz nie trafiał do brzeczki. Potem no do momentu rozpoczęcia się fermentacji burzliwej znowu jest ten czas niebezpieczny. No nie należy otwierać fermentora, tam przelewać jakichś dodatkowych no czasem się jest taka metoda, że na przykład, że po 12 godzinach się przelewa piwo do drugiego fermentora, zostawiając tam te martwe drożdże i osad zimny. No to jest to, daje to jakiś tam też korzyść dla fermentacji, no ale znowu jest to ryzyko te infekcji. Trzeba to zawsze ważyć, czy nam się to opłaci, czy nie. Trzeba mieć to na uwadze. Jeżeli chcemy się zauważyć, czy fermentacja ruszyła, no to można założyć po prostu rurkę fermentacyjną i jak zaczyna się w niej pojawiać ciśnienie, no to już wiemy, że już ta pierwsza faza jest, że fermentacja jest zaczęta, no i możemy tam coś otworzyć, pokrywę, czy robić tak, jak chcemy robić. Jak już fermentacja się zacznie, no to jest trochę bezpieczniej. Są browary, które stosują normalnie fermentację otwartą, czyli w ogóle nie zamknięte, mają te kadzie i ten gaz, który się wydziela z fermentora, daje nam tyle bezpieczeństwa, że odpycha te wszystkie mikroby i tworzy taką poduszkę, która też chroni przed powietrzem. No i to w zasadzie działa dobrze, ale tylko do momentu, kiedy ta fermentacja jest wystarczająco burzliwa. Jeżeli już tego gazu zaczyna się wydzielać za mało, zaczyna się robić niebezpiecznie, no i w takich browarach się już przelewa wtedy piwo do zamkniętych leżaków. I tak samo, jeżeli my tak to stosujemy, to też powinniśmy to mieć na uwadze. No i teraz tak, czy warto rzeczywiście przelewać? No według mnie znowu jest to ryzyko, no bo to jest dodatkowy kontakt z dodatkowym fermentorem, który może być niedostatecznie zdezynfekowany, zwykle nie jest, no z definicji dezynfekcja nie zabija wszystkich, więc nową pulę bakterii wprowadzamy. Znowu jest kontakt z powietrzem, oksydacja tego przelewanego piwa, która tam daje jeszcze niekorzystne efekty fermentacji, bo w drożdże jak załapią trochę tlenu w czasie takiego przelewania, to myślą, że o, znowu jest tlen, to się znowu rozmnażamy i że tak powiem, cofają się w fazie, że tak powiem, fermentacji do pierwszych tych kroków rozmnażania fermentacji, między innymi wytwarzając sporo aldehydu octowego, który potem już może nie zdążyć się, że tak powiem, przerobić i mamy takie zielone jabłuszko potem w piwie. Dlatego ja bym zalecał, żeby całą fermentację robić w jednym tanku. Jakie są wady tego? No wad jest stosunkowo niewiele. No cały czas piwo leży na drożdżach, więc jest tam jakaś szansa, że te drożdże, jeżeli są w jakiejś bardzo słabej kondycji, to zaczną umierać i zacznie się autoliza tych drożdży. No nie można tego wykluczyć. No zdarzają się
piwowarstwie domowym nieraz spróbowałem piwa z autolizą. No i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o wady. Te ryzyka autolizy jest stosunkowo nieduże, no bo to bardzo płytkie są te fermentory domowe. To w zasadzie w przemyśle to ze świecą, no nigdzie się nie stosuje tak płytkich i tak małego ciśnienia w fermentacji. Więc te drożdże są naprawdę w komfortowej sytuacji. Jeszcze osady białkowe, no to rzeczywiście, no cały czas piwo się leży na tych osadach białkowych, zimny osad tak zwany, którego się no w zasadzie usunąć nie da przed rozpoczęciem fermentacji, no i ten osad jest proteinowy, no i potencjalnie może stanowić pożywkę dla jakichś tam bakterii, ale znowu, no ryzyko tego jest niewielkie. A zalety, no to tak jak mówiłem, po pierwsze unikamy infekcji, która jest numer jeden, jeżeli chodzi o zagrożenia piwa. A po drugie unikamy oksydacji, która jest zagrożeniem numer dwa. Także w ogóle nie bilans zysków i strat jest zdecydowanie po stronie fermentacji. Szybciej się klaruje, lepiej się dofermentowuje, mniej ryzyka, także mocno to zalecam. Potem trzeba zrobić rozlew. No i w czasie rozlewu no już tak bardzo uważać nie musimy, no bo już to piwo nie jest tak przefermentowane, nie jest tak bardzo podatne na zakażenia. No ale jeżeli, ale też no, nie zaszkodzi uważać. No więc znowu, jeżeli mam jakiś tank rozlewczy, no to znowu trzeba go zdezynfekować i tak dalej. Trzeba zdezynfekować butelki, trzeba je wypłukać, tak samo jak każde inną rzecz, którą stosujemy, kapsle tak samo. No, w przemyśle się kapsli w ogóle nie dezynfekuje, ale to znowu jest trochę inna zabawa. No, albo się piwo pasteryzuje, albo się daje mu termin jednego miesiąca do sprzedaży, a w domu zwykle chcielibyśmy trochę dłużej przechowywać te piwa, dlatego też warto wszystko przedezynfekować. No. Jeżeli uda się uniknąć pośrednictwa tanku rozlewczego, też dobrze. No, ja przy pewnej tam dozie wprawy udawało mi się rozlewać piwo normalnie z fermentora. Tam wsadzałem wężyk, zasysałem piwo, które miało na końcu miało tą rurkę rozlewczą, no i po prostu wszystko rozlewałem normalnie z fermentora, a surowiec do refermentacji, ewentualnie jakieś tam dodatkowe drożdże dodawałem do butelek. O, to też jest dobra rzecz, bo jeżeli dodamy jakieś tam dodatkową dawkę drożdży do butelek, to one szybciej nagazują to piwo i znowu zmniejsza nam się jakieś tam ryzyko, że coś się z tym piwem w międzyczasie stanie. No i w zasadzie to wszystko. Skończyliśmy. Mamy piwo w butelkach. Jeżeli będziemy je przechowywać w chłodzie, no to też wiadomo, nawet jeżeli one są w jakiś tam sposób zainfekowane, to ta infekcja się tam poniżej 15 stopni rozwijać nie będzie. Tak samo jak mamy te lambiki czy flandersy, to też lepiej jest je przechowywać w chłodzie, żeby nam się nie nagazowały, nie powstały granaty. A potem wypijamy i tyle. Dobrze, to ja w zasadzie wszystko, co przygotowałem, to już wam przekazałem. Wyłączyłem komórkę. Mamy chyba trochę czasu na pytania, jeżeli są jakieś. Tak, właśnie o tym zapomniałem. Jeżeli się da, to trzeba sprzęt mieć jak najprostszy. Jeżeli się da uniknąć kranika, to unikamy kranika. Po prostu zamiast podłączać pod kranik, no to można przecież wrzucić rurkę do środka, zassać i wtedy nie mamy tak paskudnego elementu jak kranik po drodze. W przemyśle są tak zwane zawory sanitarne, klapowe czy motylkowe. One polegają, że w środku jest taka klapka, która się obraca. I na zewnątrz nie mają w środku żadnego gwintu, tylko gwint jest na zewnątrz, łatwo to jest wyczyścić, wymyć, no i a w piwowarstwie domowych to albo się te dziwne, używa tych dziwnych kraników plastikowych, w które mają tam mnóstwo zakamarków, w których mogą jakieś infekcje się przechowywać, albo zaworów kulowych, w takich większych już tam, takich do wody zaworów, które też są bardzo niebezpieczne, bo ta kula ma takie tą szczelinkę, w której w zasadzie nie da się w żaden sposób nigdy wymyć.
i te zawory też są niestety źródłem wielu infekcji w takich już większych instalacjach, więc jeżeli mamy coś takiego, jak mamy takie kraniki, to, no to trzeba, jeżeli się daje rozmontować, to trzeba je rozmontowywać i myć, a jeżeli mamy właśnie takie zawory kulowe, no to trzeba je za każdym, w fermentorach oczywiście, nie tam w jakichś tam rimsach, to trzeba je z tego fermentora wykręcić i pogotować przez trochę. Wtedy to on przed każdym nastawieniem fermentacji. Wtedy one się zdezynfekują. Ciężko mi jest powiedzieć, ale wydaje mi się, że stosunkowo niewiele. Ale nie mogę powiedzieć. No, znam tak na pamięć, to znam tylko te roztwory, rozcieńczenia tych roztworów, których używam, że tak powiem, kontaktowo w przemyśle. No to w zasadzie wlewamy tylko tyle, żeby pompa mogła działać, żeby zassała i żeby się nie zapowietrzała. Także w sumie no, podejrzewam, że niewiele. Ale nie wiem dokładnie, no to trzeba było producenta, że tak powiem, spytać. Tak na oko to ja jeżeli mam litr roztworu, dwa litry w fermentarze 30-litrowym, to na oko wydaje mi się, że powinno spokojnie wystarczyć. Tak, myślę, że tak. Wszystkie te, które się rozkładają, środki, no to potrzebują jakiegoś tam czasu na rozłożenie się. Także myślę, że dobrze by mu to zrobiło. No bo ona specjalnie się nie... Dezynfekcja butelek nie różni się specjalnie od dezynfekcji fermentorów, tyle że się ją przeprowadza bardziej pobieżnie, że tak powiem. Ja butelki też myłem zupełnie tak samo jak fermentory. Jeżeli były bardzo brudne, a paradoksalnie rzecz biorąc, butelki, które używamy w piwowarstwie domowej, które są po piwach domowych, są brudniejsze niż te, które tam się znajduje gdzieś na śmietniku, bo te ze śmietnika są z piw takich no już przemysłowych, wyjałowionych dosyć tam z drożdży, chmieli i takich rzeczy, a te nasze piwa są pełne jakichś tam protein, chmielu, drożdży i tak dalej, więc paskudne osady tam powstają. Ja to gorącym wodorotlenkiem sodu myłem te butelki. Potem robiłem im takie krótkie, kwaśne płukanko, żeby tam nic nie zostało. No i krótkie płukanie w dwutlenku chloru. Po prostu nalać, potrząsnąć, wylać. Ciężko mi jest powiedzieć, ale podejrzewałbym, że jeżeli coś się osadziło, to jest nieszkodliwe. No, jeżeli coś się tam wytrąca, no to po prostu gdzieś tam zostaje na dnie albo się osadza na ściankach i do piwa nie przechodzi. Niebezpieczne jest to, co w piwie zostaje. No, myślę, że albo mniej używać, albo w mniejszym stężeniu, bo żeby się wytrąciło coś, no to naprawdę sporo tego musiało być. Właśnie bardziej bym coś takiego podejrzewał, że tam jakieś inni szatani byli aktywni. To jest problem. Myślę, że mówimy o fermentorach plastikowych, tak? Nie ma dobrej metody. W przemyśle zasada jest taka, że jak są stożkowe, to że staramy się zrzucić najpierw 1/3 do kanalizacji. Tam są osady i drożdże martwe i drożdże najbardziej flokulujące. Zbiera się część środkową i tą najwyższą część tych drożdży najbardziej pylistych też się wyrzuca. Nie sposób jest tego zrobić w zasadzie w praktyce domowej.
Znowu, no można by sobie wyobrazić, że tam łyżeczką zbierzemy z zewnątrz, jakąś tam łopatką najbardziej paskudne rzeczy, potem zbierzemy znowu łopatką zdrową gęstwę i to, co jest na dnie, zostawiamy. Ale w praktyce ja sobie tego niespecjalnie wyobrażam. I szczególnie, że takie grzebanie w gęstwie dałoby duże prawdopodobieństwo infekcji. Ja robiłem tak, no też się główkowałem na tym i dopracowałem się takiej, najbezpieczniejszej w moim pojęciu metody. Przygotowałem sobie taki lekki roztwór tego dwutlenku chloru, już nie pamiętam jaki, ale taki, że właśnie dawało te tam powiedzmy 20 ppm stężenia, nawet nie 50, tylko 20, żeby być po bezpiecznej stronie. Litr takiej przygotowanej wody z tym wodorotlenkiem wlewałem do fermentora, bujałem fermentorem, dopóki się tam wszystko na dnie nie rozpuściło, przelewałem do dużego słoika, no i stosowałem tak zwane przemywanie tych drożdży, tylko nie to przemywanie kwaśne, tylko takie przemywanie domowe. Po prostu brałem ten słoik, zostawiałem na jakiś czas, no i bardzo szybko się osadzały na te najgorsze śmieci na dnie i zostawała taka mętna woda. Tą mętną wodę przelewałem do drugiego sterylnego słoika, no i ewentualnie można było, no i w zasadzie to wystarczyło. Czasem do dwóch słoików, jak potrzebowałem więcej gęstwy. I po pewnym czasie z tej mętnej wody na dnie się zbierało taki centymetr, dwa takiej w miarę czystych drożdży. No, i na pewno w ten sposób da się takich najgorszych śmieci pozbyć, jakichś tam chmielin i tak dalej. Ale jak ostatnio czytałem, że ktoś tam zrobił badania takiej gęstwy uzyskanej w ten sposób i tam niestety te dużo martwych drożdży się też przedostaje w ten sposób, w tej zawiesinie. Także nie jest to idealny sposób, ale w sumie nic lepszego nie zdołałem wymyśleć. No, można też zbierać z góry. Też to dawało dobre rezultaty, jeżeli są takie drożdże, które się ładnie na pianie zbierają i akurat, kiedy coś nam fermentuje, mamy drugą warkę do zadania, to bardzo dobre rezultaty dawało takie zadawanie takiej po prostu chochelką drożdży z tych piany. Bardzo mało piany wystarczało i bardzo szybko ta fermentacja startowała. Tylko jest to trudne do logistycznie, żeby sobie akurat warkę zrobić wtedy, kiedy nam coś fermentuje. Tak, jeszcze coś? No to dziękuję bardzo za udział.